Siemanko, wszystkim. Wow, nie zebraliśmy się tutaj, jest nas trochę. Powiedzcie, jak mnie widać, jak mnie słychać, czy jest wszystko w porządku, czy wszystko gra i tam, czy dajcie dosłownie. Komentarzu napiszcie, czy, czy dobrze mnie słychać. Jeżeli mnie dobrze słychać, to zaczniemy sobie dzisiaj drugi dzień naszego spotkania na free trialu, czyli darmowym okresie próbnym, siedmiodniowym, gdzie macie dostęp do całej, do całej grupy i puścimy sobie dzisiaj parę transakcji. Założymy sobie pierwsze nasze konto demo, po, przejdziemy krok po kroku. Jakby dokładnie jak założyć te konto demo, żeby tutaj jakby to powiedzieć każdy sobie poradził. Jeżeli też będzie jakiekolwiek pytanie, od razu walcie śmiało tutaj do nas na czat. Tutaj ja też będę w, między jakimiś tam, że tak powiem, swoimi wypowiedziami od razu będę odpowiadał na te pytania. I też na sam koniec, jeżeli jakieś pytania się, e, że tak powiem, nagromadzą, to też sobie na samym końcu na nie odpowiemy. Więc ja już dosłownie udostępniam za chwilkę ekran i co? I sobie założymy nasze pierwsze konto demo, nasze pierwsze konto demonstracyjne, na którym sobie puścimy tutaj parę naszych e, transakcji, tylko już tutaj sobie kliknę wszystko i będziemy sobie przechodzili już do konkretów. Udostępniam ekran i teraz tak udostępnia się już ekran. Powiedzcie mi czy wszystko widać, czy wszystko jest w porządku. Czy widać mój ekran? Tutaj jest taka jakby to powiedzieć rejestracja. Witamy w KUO Markets i będziemy tutaj się rejestrować, żeby mieć nasze konto demo. Bo dlaczego? Niekiedyś było możliwość założenia konta demo na naszego MetaTradera, ale też w sumie zanim też zaczniemy, to teraz pytanko Meta Pytanko, czy wszyscy mamy tą e, aplikację ściągniętą? To jest taka ikonka i to jest e, na Samsungu i to jest też na iPhone'ach. Dosłownie ta aplikacja MetaTrader 5, jak wpiszecie w sklepie Play czy chyba e, App, App Store, to też będzie po prostu wyskoczy Wam właśnie taka ikonka, trzy ludziki i później tam było jakby kiedyś Mogliśmy założyć sobie właśnie konto demo z pozycji właśnie MetaTradera. Teraz niestety już takiej funkcji nie ma i musimy założyć konto poprzez brokera na początku rejestrując się tam, później po prostu będziemy musieli założyć kliknąć dwa dosłownie dwa przyciski, po czym wygeneruje nam konto demonstracyjne i później na naszego maila dostaniemy dane do tego konta. Więc teraz jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to jest właśnie ten czas, żeby ściągnąć aplikację MetaTrader 5 i przechodzimy sobie już do założenia naszego pierwszego konta. Demo. Wchodzimy tutaj na stronkę Kuło Ja już Wam ją wysyłam tutaj tak naprawdę na nasz czat tutaj wspólnym. O, tu jest już od razu z rejestracją, to Was przeniesie do okienka, gdzie będziemy się rejestrować i musimy, tak jak we wszy, na każdej stronie zarejestrować się, czyli wpisać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, maila. Eee, numer telefonu to też jest obowiązkowe. Kraj, w którym zakładamy skąd pochodzimy w ogóle, stan, czyli to jest nic innego jak województwo, kod pocztowy, miasto, adres i hasło. I musimy później potwierdzić hasło, zgadzać, jakby wyrazić zgodę na umowę z klientem i politykę prywatności oraz potwierdzić, że nie jesteśmy rezydentem. USA ani podatnikiem. Jak mam 17 lat to mogę zrobić to konto wiesz co. Nie, jakby konto demo zwykłe możesz założyć ale i później nie będziemy mogli wpłacić pieniążków na te konto bo potrzebujemy weryfikację e, dowodem a to tylko nas że tak powiem przepuści jak będziemy mieli 18 lat. To po prostu tam możesz te konto demo normalnie sobie założyć, właśnie takie, ale później to, co wspomniałem, do e, że tak powiem handlu prawdziwymi już pieniędzmi, niestety nie damy rady. Więc możesz sobie założyć same konto demo. E, tylko, że tam po prostu musisz wpisać tam chyba datę, troszeczkę, żebyś miał 18 lat, więc daj sobie rok więcej i normalnie powinno to przejść bez żadnych komplikacji. Więc jeszcze raz, maila, tutaj link do tego mamy już na, na naszym pokoju na Zoomie, tutaj na czacie. Czyli tak, mamy imię, nazwisko, datę urodzenia, maila, numer telefonu, kraj, z którego pochodzimy, województwo, kod pocztowy, miasto, adres, no i. Hasło, które będziemy musieli wpisać, po prostu i te hasło już będzie dosłownie do logowania się na naszą stronę, którą zaraz sobie do niej przejdziemy. Dosłownie 2-3 minutki, i, i proszę tylko was o to, że jeżeli już jak już ktoś. Zrobi takie właśnie, założy już te konto i zweryfikuje na maila, bo też będzie trzeba, pamiętajcie, jak na, założymy konto, to na mail, przyjdzie nam mail weryfikacyjny konto, będziemy musieli przepisać kod pięciocyfrowy i wtedy jak wpiszemy ten kod pięciocyfrowy, to nasze jakby konto się, jakby to powiedzieć, załączy i będziemy mogli się zarejestrować bez potwierdzenia naszego konta na mailu, nie będziemy mogli się zalogować, to od razu Wam mówię. Żeby po prostu nie było później jakichś tam komplikacji. Jeżeli już ktoś zrobił to, to jak mogę prosić napisanie gotowe na przykład wy tutaj wy na czacie, żebyśmy już mniej więcej wiedzieli, ile osób zrobiło właśnie takie konto i będziemy sobie przychodzili a dalej. O, Albert jest, Piotrek jest, Bartek jest, Piotrek jest. Dobra, tutaj widzę, że zgrana ekipa. Widzę, że tutaj nie ma, co, nie ma co powoli czekać. Dosłownie jeszcze minutkę, Jadzia jest, Jacek jest, iPhone Mateusz jestem, dobra. Mega, dosłownie minutka jeszcze dla osób, e, dla osób właśnie które e, dla osób, które się troszeczkę spóźniły e, i dla osób które troszeczkę wolniej to robią i przechodzimy. Damian jest, to aż jest. Nie, no dobra, to lecimy sobie dalej. Jeżeli już mamy te konto, zarejestrowaliśmy się, to teraz po prostu logujemy się na nasze konto. Ja sobie tutaj zrobiłem jakieś tam na starych swoich mailach jakieś tam konta, więc też na to nie patrzcie, to jest tylko i wyłącznie do tego, żeby założyć z Wami pierwsze konto demo. I teraz jak zalogowaliśmy się już na naszą stronę, tutaj mamy tak naprawdę po lewej stronie mamy taki główny panel. I mamy na początku panel portfele, depozyt i platformy i tutaj się zatrzymujemy klikamy w platformy i wtedy Wam wyskoczy MT5 top i ogień i MT4 wchodzimy w MetaTrader 5, to jest najnowsza generacja aplikacji poprzez który takiego można powiedzieć terminala poprzez który możemy puszczać transakcje więc MetaTrader 5 zakładamy tutaj na najnowszym koncie tutaj ja to miałem już dzisiaj założone jakby to powiedzieć to samo było, ale ja już tutaj sobie założyłem jedno konto demo, które zaraz też Wam powiem co musimy Przeklikać. Czyli jeszcze raz. Po lewej stronie, jak już zalogujemy się na naszą stronę, mamy panel, depozyt, taki portfelik, transfer oraz platformy. I jak klikniemy platformy, klikamy w MT5 i teraz tutaj nam wyskoczą, że tak powiem, nasze konta, które są założone właśnie na naszym mailu czy na naszym koncie w Kuo Markets. W tym momencie klikamy sobie utwórz konto. Będzie tutaj tak, znaczy klikamy. Będzie tutaj taki prostokącik, który będzie nam mówił o tym, żeby e, utworzyć konto. Klikamy platforma i wybieramy MT5 Standard. To jest bardzo ważne, żeby to wybrać, więc tutaj wybieramy MT5 Standard. Wtedy wam wyskoczą wszystkie tak naprawdę samo się to uzupełni, ale musimy parę rzeczy pozmieniać. Waluta. Waluta jest bardzo ważna. Widzę, że tutaj już jest Jedno konto mam w dolarach, więc tutaj, jak wybierzecie walutę, to kliknijcie USD. Nie GBP, nie euro, wybieramy USD, więc to jest bardzo ważne, żeby kliknąć USD, i wtedy dźwignia tutaj nic nie klikamy, dźwignia zostaje 1 do 100, nic tu też nie zmieniamy, i tylko wielkość konta ustawiamy na 10 tysięcy dolarów, tak? Czyli mamy tutaj na początku jest 200, 300, 500, 1000 i 10 000. Jeżeli już to mamy, czyli MT5 Standard, na walucie jest USD, dźwignia zostaje, jakby dźwignia jest 1 do 100, hedging to hedging i kwota rozpoczęcia handlu jest to 10 000 dolarów i klikamy Otwórz konto. Klikamy Otwórz konto i tutaj, jak widzicie, zostało, pokazało mi, że konto zostało utworzone i teraz na maila przyjdzie mi mail po prostu z naszymi danymi do konta i te dane będą bardzo ważne, żeby po prostu zalogować się teraz na nasze konto. Mail mniej więcej będzie wyglądał coś takiego. Wy jak zobaczycie KUO Markets, od razu wejdzie, jak wejdziecie na swoją pocztę, zobaczycie mail od KUO Markets i teraz tak. Mamy tutaj właśnie naszą walutę, czyli USD, typ konta, jakby typ całego konta, login ID, czyli to jest też bardzo ważne, Hasło też jest bardzo ważne, żeby zalogować się na takie e, konto. I mamy server Trade Quo. I teraz, te wszystkie tak naprawdę dane, czyli serwer, hasło oraz login będą nam potrzebne do tego, żeby zalogować się właśnie na naszej aplikacji w MetaTrader 5. Zaraz zakończę udostępnianie ekranu na komputerze, połączę się ze swoim telefonem, żebyśmy to razem po prostu przeszli i że tak powiem yy, i po prostu razem zalogowali się i przeszli po prostu przez, cały ten, przez całą naszą aplikację MetaTrader 5. Później puścimy sobie parę transakcji. Na sam koniec puścimy sobie jedną, dwie transakcje z naszych narzędzi, które mamy dostępne w Akademii, które nam analizują właśnie wykresy. I od razu Wam wspomnę, że tutaj nie przekuwamy uwagi, czy transakcja poszła na plus, czy na minus, czy cokolwiek. Chcemy po prostu tutaj, żebyście już obeznali się z aplikacją od strony technicznej, jeżeli chodzi właśnie o MetaTrader 5. Powiedzcie mi, czy już wszyscy mamy tego maila, eee, czy ktoś nie jest w tyle, czy coś trzeba powtórzyć. Yy, dźwignia i kwota, jaka miała być? Dźwignia jest 1 do 100 i kwota yy, jest to 100 tysięcy dolarów. Yy, przepraszam, 10 tysięcy. Jeszcze już Ci tutaj pokazuję. Dźwignia jest tutaj, yy, platforma, pewnie już tutaj nie będzie, a jest mt MTP Standard. Tutaj wybieramy USD. Ja już nie mogę, bo mam dwa konta demo, same mi się otworzyły. Tutaj w USD hedging zostawiamy. Dźwignia 1 do 100 i kwota jest to 10 tysięcy i tyle. Dobra, Albert już wszystko ma, więc lecimy sobie dalej. Dobra, nagrywa się nam tutaj. Właśnie sprawdziłem, czy, czy wszystko się nagrywa, więc nagrywa nam się wszystko od początku. Dla osób, które też nie są na spotkaniu, będzie dostępna powtórka, więc śmiało, więc śmiało będzie, można to sobie obejrzeć. Na przykład później albo następnego dnia jeszcze przed trzecim spotkaniem. I od razu Wam wspomnę tutaj, zanim jeszcze doklikamy wszystko do końca. Jutro będzie najważniejsze spotkanie stałego free triala. Dlaczego? Bo jutro mamy spotkanie z Przemkiem Wójcikiem. Przemek Wójcik jest to osoba, która ma już dziesięcioletnie doświadczenie na rynku krypto oraz ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o sam trading. I takie spotkania, które będę, będzie jutro z Przemkiem zazwyczaj są prowadzone na jakby Płatnej platformie, do której osoby mają do, dopiero wtedy dostęp, gdy wykupią dostęp do akademii. Tak, a tutaj właśnie takie spotkanie mamy za darmo, więc to spotkanie jest bardzo ważne, żeby się pojawić. Dlaczego? Bo Przemek mogę wam tylko szepnąć słówko, że naprawdę jego konto jest wypchane pieniędzmi, jeżeli chodzi o kryptowaluty i po prostu o trading, wypłaty skąd fundowanych z dofinansowań, o których dowiecie się już w czwartek na temat dofinansowań do tradingu, tak, dlatego e, warto się pojawić, bo te jest coś takiego jak dofinansowania do tradingu od 5000$ tysięcy dolarów nawet i do 300 tysięcy dolarów, więc mówię, jut dzisiejsze spotka jutrzejsze spotkanie jest bardzo turbo ważne z Przemkiem Wójcikiem, z naszym, że tak powiem, ekspertem od tradingu, od kryptowalut, od inwestycji, który ma po prostu wieloletnie doświadczenie, a w czwartek dowiedzie się właśnie jak uzyskać bardzo, można powiedzieć, duży kapitał do obrotu właśnie i właśnie jak Jakie kroki musimy, że tak powiem, spełnić, jakie rzeczy musimy spełnić, żeby takie dofinansowanie dostać, i te, o tym też dowiecie się już w czwartek, więc jutro Przemek Wójcik, czwartek. Spotkanie z Frankiem Rumakiem, i z tego co tam słyszałem, może też przygotować jakiś mały prezencik dla osób, które będą obecne, więc nie może Was zabraknąć. Więc ja już tutaj tak naprawdę stwierdzam, że wszystko mamy gotowe mamy już pierwsze konta założone i mamy tutaj na naszym mailu wszystko już pokazane, więc ja zatrzymam udostępnianie ekranu. Łączę się już za chwilę z telefonem, żeby po prostu mm, pokazać Wam wszystko i będziemy sobie dalej, że tak powiem, tutaj e, na naszym telefonie. Zagrywać i będziemy się logować Więc ja zatrzymuję udostępnianie I za chwilę hmm, Może być MT5 limit Lub w filmie instruktorzowym taka była sugestia jest, Jeśli tak to wszystko mam Ja też mam MT5 limit Spoko, jeżeli mamy Ważne, że jest dźwignia 1 do 100 I wart, wiel, wartość konta jest 10 tysięcy dolarów Jest to konto w dolarach nie ma, najni, nie, ma, nie ma najmniejszego Problemu Wszystko się też może być Limiters też ok, tutaj widzę że nie ma problemu. Ja już dosłownie sekundę biorę i udostępniam tutaj ekran. Już, 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 już. Klikam tutaj na zoomie, żeby to było zaawansowane chyba. Tak. Część ekranu i teraz muszę chyba chyba już muszę tutaj zaraz Wam kliknąć, tylko nie widzę tutaj, nie chce mi się połączyć, nie chce mi się wyświetlić to, a dlaczego mi się to nie chce wyświetlić? Już sekunda, patrzę, bo nie może mi się komputer tylko połączyć z, z laptopem, to, znaczy komputer nie mogę, nie mogę połączyć komputera z telefonem, ale już sekunda i to robimy. E -e 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 mamy to, tu mamy udostępnij ekran. Przez AirPlay, więc czekam tylko, żeby mi się to wyświetliło. I sekunda, już to mam. O, dobra, chyba chyba jest, prawda? Widzicie czy nie? Bo tutaj mi się coś zaciło w telefonie i nie wiem, czy to widać, czy nie widać. E, 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 bo jeszcze tego nie widzę. Poczekajcie. O, nie widać, nie widać, na razie nic nie widać. Dobra, to już sekunda. Dosłownie minutka i sobie tylko tutaj to yy, zmienię, wszystko i powinno być już git. Dobra, jeszcze raz wezmę. Zatrzymam, jeszcze raz puszczę, bo nie, coś mi nie wyskakuje, ale jestem podłączony właśnie pod Wi-Fi domowe, więc powinno być wszystko w porządku, bo mi Wi-Fi szuka, a mamy, jak na komputerze mam Wi-Fi już podłączone, a zaraz będę tutaj, tylko potrzebuję podłączyć się na Wi-Fi tutaj z dołu, w domu, i powinno być już ekran udostępniony. Dobra, mam przez AirPlay. Od razu podłączę sobie telefon, tylko żeby miał, bo widzę, że mam mniej procent. A troszeczkę sobie tutaj z całą ekipą posiedzimy. To dosłownie minutka. Zaraz wracam. Tutaj jeszcze puszczam normalnie muzyczkę, żeby była i dosłownie zaraz sobie tutaj podziałamy, puścimy sobie transakcję i będziemy sobie, przejdziemy sobie wszystko, puścimy transakcję buy limit, sell limit, wszystkie zagadnienia też sobie puścimy i będziemy sobie po prostu, pogadamy sobie o tym, więc dosłownie minutę potrzebuję, 30 sekund i lecę sobie dalej z naszą transakcją. Dobra, chyba mam już tutaj. Powiedzcie mi tylko, czy widzicie mój ekran. Czy to wszystko widać, czy nie? E, widać. Dobra, super, udało mi się połączyć, więc dobra, lecimy sobie i będziemy logować się do naszego, naszej aplikacji MetaTrader 5. Jeżeli macie tutaj sobie ustawienia, mamy, wejdziemy sobie w jakąkolwiek naszą aplikację. Mamy po prawej stronie coś takiego jak nasze ustawienia. Tutaj zębatka, po prawym, w prawym dolnym rogu. Wchodzimy w tą zębatkę, to jest bardzo ważne. I mamy tutaj taki plusik po prawej na górze, żeby dodać i wprowadzić nazwę firmy lub serwer. To jest właśnie ten, ta firma, ten serwer, o którym jak zakładaliśmy sobie nasze konto demo, to właśnie w mailu to, co Wam mówiłem, że to, to jest bardzo ważne do naszej informacji, żeby się zalogować do naszej aplikacji MetaTrader 5, jest właśnie nazwa serwera. I nazwa serwera to jest właśnie Trade Quo. Jeżeli wpiszemy sobie trade TradeKubo, widzicie tutaj takie trzy, że tak powiem świeczuszki, to jest ten pierwszy, pierwszy punkcik, który jest bardzo ważny i klikamy właśnie w ten pierwszy, pierwszy serwer. I teraz przeniesie nas do, tutaj do następnego panelu. Mamy login oraz hasło. I to jest właśnie ten login, czyli cyferki same, które musimy wpisać oraz hasło, które dostaliśmy na mail. I właśnie ja w tym momencie to przepisuję, to jest 10,121. 681 to jest mój login i hasło też wprowadzam. Te hasła są zawsze, że tak powiem, tak pokręcone, jakieś małe litery, duże litery, cyferki, jakieś tam znaki specjalne, więc nie przejmujcie się. Te hasło jest właśnie też właśnie takie inne i wtedy, jeżeli wpiszemy te hasło, to więc warto też po prostu, nie, można sobie je czasami skopiować i po prostu wkleić w, naszego, w, naszą, w naszą aplikację, ale też po prostu można sobie przepisać. Tylko mówię starannie, żeby nie było jakichś tam problemów. Ja już tylko przepisuję, loguję się z Wami i będziemy tutaj sobie już dalej działać. Mamy P6, gwiazdka Y i powinno być gotowe. Dobra, jestem zalogowany. Powiedzcie mi, dajcie mi znać na czacie, czy udało się wszystkim po prostu zalogować już do naszej aplikacji. Albert, zrobione, super. Piotrek też zrobione, ładnie. Mamy Don. Bartek też gotowe, zrobione. Kurde, powiem Wam, że mamy, minęło dopiero 20 minut, a my już jesteśmy już nawet zalogowani do naszej aplikacji. Czasami było tak, że i nawet przez 40 minut, nie wiem, jeszcze czekaliśmy na całe wszystkie osoby, żeby się zalogowały, ale widzę, że tutaj mamy teraz zgraną, naprawdę mega zgraną ekipę, więc mega się cieszę. Też od razu mówię, jeżeli są osoby, które na czymś utknęły, piszcie od razu w komentarzu tutaj właśnie na czacie, to cofniemy się do tego kroku dosłownie szybciutko, powtórzymy sobie to jeszcze raz i pójdziemy sobie... Dalej, więc mam nadzieję, że tutaj mamy już to wszystko zrobione, tutaj Aleksandra też napisała, że ma, Tobiasz też, że już ma. Dobra, mamy już założone nasze pierwsze konto demo, więc teraz możemy, że tak powiem, sobie zagrywać. Jeżeli wejdziemy w notowania w tym momencie, kliknijcie, jest to spis takich, można powiedzieć, Podstawowych, podstawowych par aktyw, tak naprawdę, na których możemy tradować. Mamy pary walutowe: EURUSD, GBPUSD, AUDJPY, mamy XAUSD, to jest złoto. I teraz tak, chcemy puścić sobie na przykład transakcje na naszym Bitcoinie, tak? Czy na Ethereum. I teraz pytanie: No kurde, co mam zrobić, żeby puścić transakcję na Bitcoinie? Tego bitcoina tutaj w tym zestawieniu nie ma. Więc teraz mamy tutaj wprowadzić symbol do szukania. Klikamy to na górze. I w tym momencie wpisujemy symbol naszego, e, wpisujemy symbol naszego, e, że tak powiem, bitcoina, to jest BTCUSDT. I tutaj w, nie, w niektórych po prostu, jakby to powiedzieć, firmach będzie samo BTCUSD, w niektórych firmach będą BTC Ważne, żeby było BTCUSD i tam na końcu jest TS, cokolwiek innego, tam w zależności to, co wspomniałem od firmy. W tym przypadku mamy BTCUSDT. Klikamy plusik, ten zielony po lewej. Jak widzicie, od razu transakcja nam zniknęła, znaczy transakcja. Od razu ten Bitcoin nam znikno, znikł i wtedy on nam przeniósł już do naszych notowań. Jak zejdziemy sobie na sam, dole, na sam dół, mamy właśnie BTCUSD. Jeżeli w niego klikniemy, mamy takie kafelki jak TRADE, Wykres, szczegóły oraz statystyki i usun. Jeżeli kliknę Usuń, on tutaj mi zniknie, ale normalnie mogę go znowu wpisać BTC, USDT, mogę go znowu dodać i on też będzie na samym dole. Jeżeli chcę, to mogę też po prostu usunąć sobie te aktywa, na przykład tutaj, mogę je usunąć, żebym, jak nie chcę, żeby tutaj były, mogę sobie ustawić, żeby by został sam Bitcoin, w zależności od tego, na jakiej parze, na jakim aktywie się, że tak powiem, najbardziej skupiamy. I teraz, tak, co sobie dalej klikamy? Kliknijcie BTC USD i wejdźcie sobie tutaj w trade. Na razie nic nie zmieniamy, nic nie ustawiamy, i jakby co, co chcę Wam w tym momencie pokazać? Mamy parę opcji puszczenia naszej transakcji. Mamy tak, jak tutaj na samej górze widzicie, market execution. Co to oznacza? To oznacza, że możemy puścić transakcję po cenie aktualnej, jaka jest. Czyli w tym momencie, jak mamy tutaj na niebiesko i na mm, czerwono to mniej więcej jest to właśnie bid a ask, to jest różnica, tak zwany spread, czyli różnica jakbyśmy w kantorze idziemy, kupujemy na przykład z, y, dolara za 4 zł w kantorze, a sprzedajemy go za 3,90. I to jest to samo, w tym momencie to jest ten nasz spread, tylko właśnie jakby w kantorze inaczej to się nazywa, a tutaj właśnie w świecie, jakby to powiedzieć w tematyce tradingowej, to się właśnie nazywa spread, czyli różnica między kupnem a sprzedażą. I w tym momencie, jeżeli chciałbym wejść w transakcję, tu macie, za, przypuszczam, że na samej górze macie jeden ustawione. Chciałbym teraz wejść na kupno po cenie aktualnej, wystarczy, że kliknę buy market i od razu Was przeniesie tutaj po, do środkowego, że tak powiem, kafelka trade na samym dole, czyli jak macie obok notowania, wykresy, wykres, macie trade. I tutaj właśnie jest ta nasza transakcja. I w tym momencie, to jest jak zauważycie, nie musimy tak naprawdę tutaj, żeby puszczać jakąkolwiek transakcję na naszej aplikacji MetaTrader 5. Nie, musze, nie musimy mieć żadnego doświadczenia, tak? Możemy kliknąć sell, możemy kliknąć buy, w zależności po prostu jak nam się podoba. Więc od razu Wam tutaj chcę o tym wspomnieć, że to jest złe klikanie tak, buy, sell, buy, sell, nie wiedząc co robimy na rynku, nie wiedząc co my chcemy tutaj na tym wykresie zobaczyć. I widzicie, że te cyferki naprawdę szybko się zmieniają. Dlaczego? Bo mamy tak naprawdę, nasz ryzyko jest niepoliczone w tym momencie, czyli nawet w tym momencie nie ustawiłem jeszcze nawet naszego stop lossa, ani naszego take profitu, więc widzicie, że mogę teraz tu wpisać na przykład 60 tysięcy, tak? Co to oznacza? Jeżeli w tym momencie kliknę sobie na naszą transakcję, która nam się tutaj zmniejsza, ona raz nam spada, kliknę wykres, to spójrzcie na to, że mam miejsce zawarcia mojej transakcji. Jest to na poziomie 62 200. I tutaj ustawiłem tak zwany stop loss na poziomie 60 000, i on wynosi, znaczy, mój stop loss, poziom mojego stop lossa jest na poziomie 60 000. I jak widzicie, ja mogę stracić w tym momencie ponad 2000 dolarów na koncie demo. To jest 20%. I My nie chcemy tak grać, od razu Wam mówię, to jest zakaz. Dlaczego? Bo my w tym momencie nie policzyliśmy naszego ryzyka. I teraz, tak jak policzyć ryzyko na takiej aplikacji, nie wchodząc w żadne strony internetowe, bo wiem, że dla osób też początkujących, czy dla osób, które. Chcą po prostu wszystko robić z poziomu telefonu, właśnie strony internetowe, czyli liczenie ryzyka naszego, często właśnie nie wychodzi, ale można to w bardzo łatwy, prosty sposób zrobić na naszym, że tak powiem, tutaj e ekranie, z poziomu po prostu naszej aplikacji. Dobra, zamknijmy sobie tą transakcję. Zobaczcie, że mogę, to klikając na nią, kliknę Zamknij pozycję. Klikam żółty przycisk, i transakcję mam od razu zamkniętą. W historii, że tak powiem, jest zaksięgowana transakcja, czy ona jest stratna, czy ona jest zyskowna. I teraz chcę otworzyć transakcję, ale chcę wiedzieć dokładnie, ile mogę zarobić, ile mogę stracić. Więc w tym przypadku klikam wykres, i widzicie, tu mam transakcję, że tak powiem, odpaloną. I na górze po prawej stronie macie taki zegareczek, gdzie lewa strona jest czerwona prawa strona jest niebieska klikając w to wyskoczy nam tutaj taka linia buy limit jeżeli będziemy co to oznacza w ogóle od tego zaczniemy, co oznacza że tak powiem stwierdzenie buy limit buy limit oznacza to że jeżeli w tym momencie ustawiłem tutaj poziom mojego że tak powiem buy limit to ta niebieska kreska jest na poziomie 62 tysięcy w okolicach to dopiero mi otworzy transakcję jak cena aktualna bitcoina Zejdzie właśnie do tego poziomu, który ustawiłem na naszej niebieskiej linii, czyli w tym momencie tam około 62 tysięcy, tak? I jak zauważyliście, dopiero jak teraz cena jest 62 270, to dopiero jak cena zejdzie do poziomu 62 tysiące, czyli do tej niebieskiej linii, ja w mi wtedy, że tak powiem, odpali transakcję na kupno. I teraz chcę ustawić mojego stop losa. Klikam tutaj, jak macie na dole SL, taki czerwone kółeczko, klikamy i tu wyskoczyła wam taka czerwona linia. To jest nic innego jak miejsce zabezpieczenia naszej transakcji, czyli ja chcę wiedzieć, nie, nie, nie jestem w stanie, że tak powiem, poświęcić całego kapitału na jedną transakcję, nawet jeżeli transakcja, jakby, transakcja okaże się stratna, gdzie w tradingu to jest bardzo normalne, tak po prostu straty też są, tak, tylko na dłuższą metę po prostu z naszej strategii handlowej musimy wychodzić zyskownie, czy nawet z podsumowań z narzędzi, czy z aplikacji, z których korzystamy. Do tego wszystkiego też macie dostęp na naszym Discordzie w zakładce podsumowania, gdzie też pod koniec tego. Spotkania wam po prostu tą zakładkę pokażę. I teraz tak, załóżmy, że ja chcę postawić stop lossa na poziomie 6000, tam e, 61 500 w tych okolicach. Jak widzicie, mogę stracić prawie 500 dolarów. No nie, troszeczkę to jest za dużo, bo to jest 5% mojego konta. Tak, 500 dolarów z 10 tysięcy to jest 5%. I ja nie mogę sobie pozwolić na tak dużą stratę. Jestem w stanie tutaj, traderzy profesjonalni, którzy naprawdę tradują już latami, czy nawet osoby, od których my się uczymy, od traderów profesjonalnych, o których się uczymy, mówią, żeby przeznaczać o, o, około od 0,5% do 2% na jedną transakcję, tak? Więc załóżmy, że przyjmiemy sobie, że chce zaryzykować 1% swojego konta, które stworzyliśmy czyli to jest 100 dolarów. Jak teraz to zmniejszyć, żeby było 100 dolarów, a nie 500? Obok tego zegareczka na górze, po prawej stronie, co mamy? Mamy taki prostokącik. Klikamy w ten prostokącik, i wtedy Wam tutaj wyskoczy taki pasek sell, buy, i po, po samym środku jest jedynka. Czyli Teraz tak, jeżeli mamy jedynkę i stracę 500 dolarów, no to ja muszę obniżyć tą jedynkę do mniejszego. Klikam sobie tutaj kreseczkę w dół i klikam minus 01, 01 i widzicie, jak klikam 0.1, to tutaj cena przy tym stoplosie też się zmniejsza. I teraz ja muszę ustawić tak, żeby to było w okolicach 100 dolarów. Mamy 99. Pasuje mi to, ale teraz pytanie. Chcę ustawić take profit, czyli poziom mojej realizacji zysków, tak? Czyli klikam teraz te TP na zielonym i spójrzcie na to. Tutaj, jeżeli dojdziemy teraz do poziomu 62 545, zarobię tam 108 dolarów, czyli ryzykuję 100 dolarów, a mogę też zarobić i 100 i 100 dolarów. W tym momencie, jeżeli podwyższę swój, swoje miejsce take profitu, mam 330 dolarów na plus, tak? Czyli to jest nic innego jak tak nazwa. RR często się z tym z takim zagadnieniem spotkacie jak 1 do 3, czyli ryzykuję 1% konta, czyli w tym przypadku 100 dolarów, mogę zarobić 3% konta, czyli w tym przypadku 300 dolarów. Jeżeli mam to wszystko ustawione, klikam tutaj sobie strzałeczkę w prawo i klikam zamieść. I wtedy jak klikniemy sobie na samym środku trade, mamy tutaj transakcję oczekującą. Czyli dlaczego oczekującą? Bo ustawialiśmy sobie buy limit, czyli spójrzcie na to, jeżeli transakcja jest w tym momencie na poziomie 6,230 i ona zejdzie do poziomu 6,62004, to dopiero wtedy moja transakcja, że tak powiem, zostanie odpalona, tak? Czyli to jest transakcja oczekująca. A przed chwilą sobie puszczaliśmy też transakcję po cenie aktualnej. Czyli spójrzcie na to. Chcę teraz postawić sobie tutaj, puścić następną transakcję w tym momencie. Tak? Teraz chcę ustawić sobie na sell limit, czyli chcę ustawić transakcję na sprzedaż, ale oczekującą. Czyli co ja muszę zrobić w tym momencie? Spójrzcie na to. Klikam znowu ten zegareczek. Jeżeli ja tą niebieską linię przeniosę nad cenę aktualną, ta linia sama zmieni się. Na czerwony. Ustawimy sobie mniej więcej tutaj i teraz dobra. Czas ustawić znowu naszego stop losa, bo pamię zapamiętacie sobie to do końca życia. Jeżeli już na poważnie będziecie podchodzili do tradingu i naprawdę zainteresujecie się tym tematem, Stop loss jest rzeczą świętą. Często nawet Franek, który teraz w tym momencie e, jest u niego już środek nocy, to pamiętam jak puszczał, kiedyś opowiadał mi to, że puścił transakcję i nie ustawił stop lossa. I niestety, ale był na minusie około chyba 10 tysięcy złotych albo dolarów. Jeżeli jest, może nawet napisać tutaj na czacie, e, ile był wtedy stratny. Dlaczego? Bo nie ustawił stop lossa dla 10 tysięcy dolarów, ponad 40 tysięcy złotych, a przypuszczam, że to były czasy, gdzie naprawdę dolar wtedy szybował do góry, a nie tak jak teraz jest w okolicach 3,80 za sztukę. Więc dlaczego o tym mówimy? Bo często osoby nie grają ze stop lossem i właśnie, jeżeli nie chcecie tak jak Franek stracić ponad 40 tysięcy złotych, to wpisujmy stop losa i dbajmy o te nasze ryzyko które jesteśmy w stanie, że tak powiem, zaryzykować, ile jesteśmy w stanie stracić, ale też ile jesteśmy w stanie zarobić. Więc teraz, jeżeli mamy już ustawioną transakcję na sell limit, klikam sobie znowu tutaj czerwone te kółeczko SL i muszę przenieść to, tego mojego stop lossa nad... E, nad na moją czerwoną linią sell limit. Ja chcę dać stop lossa na przykład sobie w tym momencie tutaj. No i też mogę stracić 260 dolarów. To jest dla mnie za dużo w tym momencie. Nie jestem w stanie zaryzykować ponad 2,5% konta czy nawet swojego kapitału. Więc tutaj znowu klikam sobie ten kwadracik. Tutaj mam wyskoczy. Patrzcie tutaj. On mi teraz jak kliknę to zniknie, a jak go znowu kliknie to się pojawi. I co? Muszę znowu zmniejszyć moje ryzyko. Tak było 0,2. Czyli musi być, teraz przypuszczam o wiele mniejsze. Patrzcie, zmniejszyłem ryzyko o połowę i w tym momencie mogę stracić 130 dolarów, no ale to jest jeszcze za dużo, tak? I teraz w tym momencie, o, jest 103, pasuje. 0.08 to jest ten mój tak zwany, spotkacie się też z tym tematem nazwanym lot, size, czyli to jest wielkość naszej pozycji. Czyli tutaj wielkość naszej pozycji przy kapitale. 10 tysięcy dolarów i przy takim dużym, że tak powiem, stoplosie, czyli to jest ponad 62 tysiące 62 800 to jest cena, po której nam odpali naszą transakcję, a 64 tysiące to jest dopiero miejsce, gdzie my wyjdziemy stratni, ale nie wyjdziemy stratni 250 dolarów, tak jak tutaj przed chwilą wam pokazało, tylko wyjdziemy stratni 100 dolarów, tak? Dlaczego? Bo dbamy o to ryzyko, żeby było, że tak powiem, jak najmniejsze, żeby to ryzyko było kontrolowane. Pamiętajcie, ryzyko trzeba kontrolować w tradingu, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, których Wyś tutaj się nauczycie. Czyli będziecie kontrolować ryzyko i co za tym pójdzie, jeżeli zaczniecie kontrolować ryzyko, wtedy Wasze zarobki też przyjdą i to nawet bardzo, ale to bardzo owocne. No i dobrze, ustawmy sobie teraz mniej więcej take profit. To jest jak jeden do jednego, żeby było też mniej więcej tam. E, ustawimy sobie mniej więcej 103 dolary. U mnie na Tel jest trochę inaczej. A powiedz mi, Ola, Ty masz. E, Samsunga, czy masz e, iPhone'a? Przejdziemy dalej od razu. I teraz, zanim Ola mi odpisze, to klikamy strzałkę w prawo i klikamy zamieść. Tak, e, macie może mieć inną szatę, bo ja mam już tutaj troszeczkę pozmienianą pod siebie. Prawdopodobnie wy macie e, zielono-czerwoną, prawda, czy nie? Jakby kolorystykę macie zielono-czerwoną. Tak mi się wydaje. Nie, a powiedz mi co Ola co Ola jest tam dokładnie, a u mnie tak. No, bo jakby żółto, nie, zielono-czerwona to jest taka standardowa, ale w ustawieniach możecie się pobawić tym wyglądem wykresu. Ja mam akurat e, biało takie czarne z obramówkami, więc to po prostu już jest tak, że tak powiem, kwestia. E, wiesz, to chodzi mi o górę, jak wygląda. A ja mam na Xiaomi i mam białe. O, no to Piotrek ma też białe. To jesteśmy tym biały. Chodzi mi o górę, jak wygląda. Dobra, ale powiedz mi, widzisz ten zegareczek na górze? Czy nie? I ten prostokąt też, który jest obok tego zegareczka. Widzisz. No dobra, no to teraz kliknij w to i powiedz mi mniej więcej, opisz mi, jak to wygląda, czyli powiedz mi, czego nie widzimy. Pojawiają nam się linie na wykresie? Jeżeli tak, to super. To mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o problem z zegareczkiem, jest rozwiązany. Jeżeli klikamy. A powiedzmy, czy jak klikamy ten właśnie prostokąt, to czy właśnie pojawia się też tutaj taki pasek, właśnie z aktualną ceną danego aktywa, w tym przypadku bitcoina? Tak, ale nie mogę albo nie rozumiem, jak ustawić stratę i zysk. Ustawić stratę i zysk, już ci pokazuję. Strata i zysk to jest właśnie jakby ten lot, tak, o którym mówimy. To jest te 0.08, to jest ten, tutaj ta cyferka, którą mamy, tak? O tym mówimy. Czyli. E, po prostu ten, ja to przed chwilą mówiłem jako lot. Czy powiedz mi, czy to o tym właśnie ok, bo mam złoto. A no to mamy złoto, e, a nie mamy bitcoina. Tutaj gadamy teraz o bitcoinie. Dodawaliśmy go przed chwilą do notowań. Powiedz mi, mm, super, ale czy już mniej więcej udało się, mniej więcej wiemy o co chodzi, bo uwierzcie mi, na każdej, że tak powiem, na każdym aktywie jest identycznie to samo. I czy to na zło, czy to na jakiej parze walutowej, dokładnie tak samo można ustawiać transakcję. Hmm. Czy mogę pokazać jeszcze raz? Jasno. Tylko teraz dla odmiany wejdziemy sobie na złoto, żeby to było dla nas może e, lepsze. Jeżeli chodzi o symbol o złota, to jest XAUUSD, czyli wpisuję sobie XAUUSDs. W tym przypadku jest końcówka s na małym końcu. Klikamy sobie lewy zielony plusik, który jest, i on zniknie nam złoto i na samym dole w notowaniach nam wyskoczy. Więc ustawiamy sobie jeszcze raz tę transakcję. Klikamy sobie wykres i teraz sobie tutaj jesteśmy, czyli teraz odpalamy na naszym wykresie złoto. To jest na razie Wam od razu mówię, to jest dopiero pierwszy etap ustawienia transakcji, zaraz przepiszemy sobie wartości właśnie ze wszystkich jakichś tam narzędzi, które mamy, aplikacji, gdzie to będzie troszeczkę też prostszy sposób. Teraz tak, widzę, że złoto tutaj nam podchodzi do góry. Dobrze, zagrajmy sobie na spadki na naszym złocie. Jak zagrać na spadki na naszym złocie? No wiadomo, musimy być, cenę musimy mieć nad Ceną aktualną. Czyli ustawmy sobie cenę mniej więcej gdzieś tutaj, żeby zaraz nam transakcja odpaliła. Klikamy z powrotem tutaj na samym dole. Macie taki pasek: mamy X biały, sell limit SLTP. Klikamy SL i w tym momencie SL weźmy, przestawmy na nasz sam tutaj, na naszą górkę. I teraz mamy taką sytuację, gdzie, jakby jeżeli do, odpali nam transakcję i dojdziemy do poziomu naszego stop lossa, czyli w tym momencie 2673,5 prawie, stracimy 65 dolarów. No. Kurde, chciałbym troszeczkę podnieść te ryzyko, żeby mieć ten 1% strat, tak? Czyli te 100 dolarów. Co w tym momencie nie daje tutaj strzałkę po lewej w dół, tylko daję do góry. I klikam sobie plus 01, o, widzę, patrzcie, dodałem plus 0.1. W tym momencie mogę stracić prawie 150 dolarów. No nie, troszeczkę za dużo, czyli strzałka tutaj daję w lewo i sobie zmniejszam tak, żeby było mm, 100 dolarów. Dobra, nie mogę przesuwać linii. Coś jest nie tak. Powiedz mi, czy jak klikasz na wykres, to jest coś takiego, że taki krzyżyk ci się pojawia? Jeżeli tak, Bartek, to już ci odpowiadam, co się. Mm, ja też mam inne dane. Inne dane, to znaczy, teraz mamy, jesteśmy na złocie. Przeszliśmy na złoto z Bitcoina, przeszliśmy na złoto. Na złocie, tak. I powiedz mi, jakie masz dane w tym momencie. Mniej więcej, jeżeli mamy, jeżeli mamy w ogóle ten sam, że tak powiem, wykres, mamy, jesteśmy u tego samego brokera, powinniśmy mieć to tak naprawdę identycznie wszyscy, jeżeli chodzi o, o złoto. Eee, dobra, tu zaraz napiszemy, czy, że coś jest nie tak. Powiedz mi, Bartek, czy. Ja, dobra, ja puszczę tę transakcję, klikamy strzałkę w prawo, klikam zamieść, i już Wam mówię, co też się może stać. Jak macie tutaj na samej górze, oj, działa po kliknięciu jest tak, właśnie chciałem powiedzieć. Jak klikniecie w krzyżyk, to wam wyskoczy coś takiego, i wtedy wy nie możecie nic tutaj zrobić. Widzicie, to wam mniej więcej mierzy, ile jesteście w stanie tutaj, ile było punktów i w ogóle. I teraz często, mm, często osoby mają. E, już, ci, już ci, Ola, może mówię, już ci Ola, mówiłem mniej więcej o co może chodzić, tylko jeszcze dokończę ten temat. I zobaczcie, ja tu też nie mogę nic kliknąć. Klikam na stop loss, sell limit, nie mogę nic tu zrobić, tak? Kółko to samo chcę przenieść tą, zobaczcie, widzicie, kliknąłem w niebieską linię tutaj i też nie mogę, to jest właśnie przez ten, jakby to powiedzieć, celownik, który jest na górze, po lewej stronie, po prostu musimy go odkliknąć, żeby to zniknęło i żebyśmy my już może, moglibyśmy tymi liniami ruszać. U mnie obie linie są czerwone. Dobra, tylko teraz pytanie, czy obie linie, ee, znaczy nie no, jak obie linie są czerwone, to chyba dobrze. Mamy sell limit, czyli linia czerwona i stop loss też jest linią czerwoną. Te, którymi mogę poruszać. No dobrze, jak mamy dwie linie czerwone, to patrz teraz na to. Klikamy jeszcze raz. Klikam tutaj zegareczek. Eee, co mam kliknąć, żeby linie się przesuwały? Mm, dobra, powoli. Jeszcze raz zaczniemy sobie od początku. Usunę tą transakcję, która tutaj mamy ją oczekującą. Zobaczcie, też można usuwać takie transakcje bez żadnego problemu. Klikamy sobie jeszcze raz. Klikam wykres, przenosi mnie świeżutki wykres. Lewy górny róg, mamy M15. I zobaczcie, jak ja kliknę w M15, to mam M5, czyli co to oznacza? Wykres taka jedna świeczka, którą widzicie, na przykład tu wzrostową czy spadkową, kreuje się 5 minut. Jeżeli kliknę w M5, czyli jedna świeca już mi się kreuje 15 minut. Jeżeli kliknę w H1, jedna świeca kreuje mi się godzinę. Tutaj prawdopodobnie ja mam wywalony czas, ale też możecie mieć ustawić sobie, że Wam pokazuje ile trzeba czasu do zamknięcia świeczki, ale wiadomo, jeżeli mamy wykres godzinowy, to 20 minut do 21 i nasza, że tak powiem, pierwsza ta świeca godzinna, która się generuje, będzie zaraz nam się zakończy i otworzy się następna. Ustawmy sobie tutaj M15, żeby to było w tym momencie M15 i przybliżmy sobie ten wykres. Jak weźmiecie dwoma palcami do ekranu, będziecie zwężać lub rozdalać, to ten wykres też będzie Wam się zmniejszał. Po prawej stronie, jak macie tutaj e, wartości, jak klikniecie sobie na to i będziecie przesuwali góra-dół, to ten też wykres będzie Wam malał lub po prostu się powiększał. I teraz po prostu wy, przybliżmy sobie najbardziej, jak się da nasz wykres. Jeżeli to już mamy, przybliżyliśmy sobie wykres i mamy te wartości, że widzicie, ja widzę dosłownie dosł kawałek tego wykresu, nie widzę go całego. Klikam sobie ten zegareczek po prawej stronie na górze. O, proszę bardzo. I wyskoczyła mi tutaj biała linia, niebieska linia buy limit. I teraz, jak ja tę linię złapię, mogę sobie ją przesuwać. Ale ja chcę tu zagrać na spadki. Co to oznacza? Żeby zagrać na spadki, na transakcję oczekującą na spadki, muszę być nad moją ceną aktualną. Czyli widzicie tutaj taką przerywaną linię u mnie. Jest taka czerwona. Ogólnie jeszcze u Was mi się już w ogóle wszystko spieprzyło. Dobrze. E, e, nic nie mogę zrobić, dobra Ola wiesz co, napisz do mnie na Discordzie i ja pomogę z Tobą rozwiązać ten problem po spotkaniu, nie ma żadnego problemu też tutaj po prostu pomogę napisz do mnie na Discordzie, wyślij mi zaproszenie do znajomych Krystian Toporek i po prostu pomogę Ci na, o tym wszystkim albo też napisz na ogólnym czacie na Discordzie i też mm, mam czerwoną i zieloną linię, już czekaj już Bartek przechodzimy dalej i też Ola, po prostu pomogę Ci ze wszystkim, e, jak tam po prostu przeklikać co dalej, żebyśmy też taką szybszą lekcję e, już pisze na ogólnym. Dobra, ja po spotkaniu zaraz po prostu też napiszę co i jak. Ale spójrzcie teraz na to. Mamy tutaj tą niebieską linię, ale chcę zagrać na spadki. Czyli w tym momencie moją linię aktualną, jak przesunąłem nad sceną, cenę aktualną na złocie, zrobiła się czerwona, czyli bardzo dobrze. Tak? I spójrzcie. Czekam tutaj do tego poziomu, na poziom, ustawmy to poziom tam 2634. Mniej więcej okolice tego. Czyli mamy ustawioną. Teraz klikam SL. Zobaczcie, tutaj takie kółeczko mi się pojawia. I widzicie, mój stop loss jest pod ceną, pod naszym sell limit. I widzicie, nie, mam, nie mogę przesunąć strzałki w prawo. Nie puszczę transakcji. Dlaczego? No bo wiadomo, jeżeli zagrywamy na spadki, to nasza cena musi być nad. Naszą ceną odpalenia transakcji. Czyli jeżeli odpalamy transakcję na, po cenie 2664, mój stop loss musi być nad. I poczekajcie, o. Coś mi się tutaj zamknęło, więc moja czerwona linia musi być nad. Dajmy sobie ją na samej górze, nad samej, na samej górze, nad naszymi knotami. I zobaczcie, że trasę w tym momencie 122 dolary, jeżeli puszczę. Ale ja chcę stracić tylko 100 dolarów. Więc klikam sobie tutaj ten prawy tutaj prostokąt, gdzie z lewej strony jest czerwony, z prawej strony jest niebieski. I klikam sobie tutaj obok, jak mam 0.13 strzałkę w dół. I po prostu zjeżdżam do tego momentu, aż będę miał okolice 100 dolarów. Mam 103, pasuje mi. Jeżeli to jest wszystko, zostało nam tylko i wyłącznie do ustalenia poziom naszego take profit, czyli te TP. TP, zielona linia, to jest nasza linia, po której my, jakby to powiedzieć, zbieramy nasze zyski. Jeżeli ustawimy w tym momencie, że tutaj w tym momencie nam zamknie transakcję na, na poziomie, tam jak jesteśmy 100 dolarów na plus to jak zejdzie nam cena, jak nam odpali transakcję i cena zejdzie do poziomu 2654. Przepraszam, ale nie widzę nigdzie wartości straty. Eee, powiedz mi, czy nie widzisz tego przy czerwonej linii tutaj, jak masz SL, tak jak ja. Nie ma tego u Ciebie? Od, odpowiedz mi tylko na to i po prostu zaraz coś tam może podziałamy, bo też to może być w ustawieniach, albo też to może być e, jakby zaktualizowana aplikacja, jeżeli jej ściągajesz już dawno, w zależności. Ale jeżeli nie, to powinno też to być w ustawieniach. I teraz, jeżeli w tym momencie mamy, widzicie SL na samej górze, sell limit, take profit, dobra, to też napisz Bartek na czacie ogólnym. To zaraz po prostu po spotkaniu, jakby, jakby to powiedzieć, ja zaraz też poszukam w ustawieniach, bo szczerze, już troszeczkę zapomniałem, gdzie te wartości były, czy nie były, czy je trzeba włączyć. Zaraz zobaczę po, po spotkaniu i też pomożemy tutaj po prostu wszyscy na ogólnym czacie. Teraz, w tym momencie, jeżeli mamy tutaj take profit, stop loss. Mamy cel limit, klikamy po prostu strzałkę w prawą. Przeniesie nasz na podsumowanie tak naprawdę transakcji, którą chcemy puścić, tak? W tym momencie klikam zamieść i tak naprawdę tutaj w naszych oczekujących transakcjach mamy tą transakcję oczekującą. I dopiero jak wejdziemy sobie w tą transakcję, czy dasz radę zrobić ze mną wideo rozmowę? Tak, Ola, bez żadnego problemu, dam radę. Połączymy się i pomogę ze wszystkim. O, patrzcie! Widzieli, widzieliście? Właśnie wskoczyła mi transakcja. Co to oznacza? Odpaliło nam transakcję na bitcoinie, którą sobie ustawiliśmy tak naprawdę na początku naszego spotkania. I zobaczcie, jak wejdę w wykres, to widzicie, że właśnie nam odpaliło. Właśnie to jest ta niebieska linia, to jest te zlecenie oczekujące które sobie ustawaliśmy, czyli spójrzcie, ustawialiśmy transakcję może z 10 minut temu i właśnie nam ją odpaliło. Czyli Bitcoin zszedł do poziomu 62 tysiące. I teraz tak, jeżeli dojdzie do poziomu tam 61 500, stracimy 100 dolarów. Ale jeżeli dojdzie do poziomu 6340. 63 488 będziemy zamkniemy transakcję z zyskiem. Czyli to jest właśnie ta transakcja oczekująca. Czyli widzicie, Bitcoin szedł dopiero na jakiś tam poziom, na pułap, i dopiero wtedy nam odpaliło transakcję. A jak puszczaliśmy sobie na samym początku transakcję, czyli rozpuszczaliśmy sobie po cenie aktualnej, jaka była. Więc to jest właśnie ta Buy limit, czyli opuszczenie transakcji oczekującej na kupno i sell limit. Puszczenie oczekującej transakcji na sprzedaż. I market execution, czyli to są takie najbardziej trzy popularne, że tak powiem, opcje puszczania transakcji, gdzie tutaj w tej proficie, tylko tak naprawdę wokół tych trzech się tutaj, że tak powiem, zajmujemy. Market execution to jest właśnie puszczenie transakcji po cenie aktualnej. Ale dobra, teraz tak, ja już Wam zaraz sobie puścimy transakcję tutaj z naszego, że tak powiem, narzędzia. Tylko dosłownie przepnę udostępnianie ekranu teraz na komputer, odpalę wam jedno z takich narzędzi, i sobie przepiszemy po prostu wartości i wpiszemy sobie jeszcze raz w nasz telefon. To jest taka, że tak powiem, druga opcja puszczenia naszej transakcji. Więc ja już tutaj zatrzymuję ekran mojego telefonu i już wam udostępniam ekran na całym, całym tutaj laptopie. Dobra. Powiedzcie mi tylko czy widać mój ekran. Jeżeli widać mój ekran, to po prostu polecę sobie dalej. E, 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 e. Tak, super. E, jeżeli już mamy, no to sobie lecimy dalej. Mamy tutaj widzicie usd Wykres 5-minutowy. Chcę puścić transakcję widzicie oczekującą. Mam coś takiego jak hit level. Miejsce mojego tutaj czerwona linia to jest miejsce stop i mamy trzy miejsca po których realizujemy sobie zyski. Jeżeli rozłożę sobie swoje widełki w tym momencie, to nie w tą stronę. Już wam pokazuję w drugą. Widełki to jest właśnie te miejsce stra straty i zysku. Zobaczcie, jest 1 do jednego, Widzicie? Risk-reward ratio 1 to jest właśnie to 1 do 1. Czyli możemy albo tracimy 100 dolarów, albo zarabiamy w tym momencie. Ale chcę to ustawić dobrze. Czyli tak, ustawiamy sobie mniej więcej na czerwoną linię. Jesteśmy na moim miejscu. I teraz, tak. Jeżeli zejdę do naszego tej pierwszej, naszej szarej linii, zarabiam 100 dolarów. Jeżeli zejdę do drugiej, mojej szarej linii, zarabiam 200 dolarów, ryzykując 100 dolarów. Jeżeli zajdę do swojej ostatniej, ostatniej linii, jestem w stanie zarobić prawie 430 dolarów, ryzykując tylko 100 dolarów. I teraz pytanie, jak puścić tą transakcję? Jak ją odpalić? Tak? Widzicie, że cena jest w tym, na tym, w tym miejscu, znaczy w danym czasie, na poziomie jakby 1,3495, a my musimy odpalić naszą transakcję na poziomie 1,35240. No ale dobra, teraz pytanie, jak ja mam ustawić transakcję, żeby stracić tylko te 100 dolarów? To już Wam tutaj pokazuję, pokazuję Wam taką magiczną rzecz. Wpisujemy wielkość naszego konta, tak? Czyli ustawialiśmy sobie 100 tysięcy dolarów. Procent, jaki chcę zaryzykować. To jest w tym momencie 1%. I tutaj widzę, że już jestem w stanie zaryzykować 100 dolarów. I teraz tak, USDK, tak, USDK, to jest to aktywo, które chcę tutaj sobie zagrać. Entry. Entry to jest nic innego jak otworzenie mojej, Transakcji. Po jakiej cenie, jak chcę otworzyć transakcję? Jak chcę moją transakcję, jak widzicie tutaj, hit level, otworzyć po cenie 3, 1,35240. I stop loss, czyli stop loss to jest miejsce, po której my zabezpieczamy nasz kapitał. Czyli jeżeli będzie stop loss, tracimy na przykład te nasze 100 dolarów w tym momencie, tylko my, to jest te właśnie 100 dolarów, które my chcemy stracić. To jest ten 1% konta, bo niektórzy puszczą na przykład transakcje z większym, że tak powiem, ryzykiem stracą 3, 5, 10% konta. Nie chcemy tyle tracić, więc w nasz, miejsce naszego stop lossa wpisujemy 3, 5, 3, 2, 4. To jest to. Jak kliknę Calculate, mamy rezultat, czyli to jest ten nasz lot size 1.61. I teraz co my robimy? Wchodzimy w naszego MetaTradera i teraz Znowu udostępniam Wam zrzut naszego telefonu, zrzut mojego ekranu. Już Wam tylko pokazuję. I teraz sobie przechodzimy już bezpośrednio dalej. Wchodzę tylko w zaawansowane, udostępnię ekran, podczepię się tylko pod Zoom'a. Dajcie mi tylko szybko znać, czy widać, czy będzie to widać, czy nie. O, chyba już powinno być. Widać, czy nie widać? Widać. Super. Wchodzimy w notowania po lewej stronie. Wyszukujemy nasze, naszą transakcję. I od razu Wam mówię: prawdopodobnie ona jest tu w notowaniach. Ja już tutaj ją widzę, jest USD-CAD. Jak wprowadzimy USD-CAD, czyli transakcję widzicie, bo to chcemy puścić, to sobie teraz patrzyliśmy na naszym narzędziu, nie wyskakujemy nic. Jeżeli wpisujemy symbol, a nam nie wyskakuje, to oznacza, że on już jest dodany. I widzicie tutaj, jest USD-CAD. Klikamy trade. W tym przypadku chcieliśmy zagrać na naszego sell limit, na naszą sprzedaż. Czyli klikamy market execution, wybieramy sell limit i widzicie, że teraz doszła nam coś takiego jak cena, czyli cena, po której odpali nam transakcję. I teraz wpisujemy sobie cenę, po której nam chcemy, żeby nam odpaliło transakcję. I teraz wpisujemy sobie 3 5 2 4 0. W miejsce naszego stop lossa wpisujemy 1 3, 5, 3, 2, 4. I w miejsce tej profitu damy sobie pierwszy poziom realizacji zysków. To jest 3, 5, 1, 5, 4. Dajcie mi znać, czy wszystko, czy też już jesteście na USD/CAD, macie ustawione sell limit i wszystkie wartości takie, jak ja mam, macie przepisane. Jeżeli tak, to dajcie znaczak. Super, Piotrek już napisał. Super, mega. I zaraz sobie. Polecimy już z tematem dalej. Już zbliżamy się ku końcowi, więc na spokojnie. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy właśnie ustawić. Pamiętacie, co teraz wpisywaliśmy w naszym kalkulatorze? Były to nasze entry i nasz stop loss. I jak kliknąłem calculate, to wyskoczyło nam 1,61. Czyli to jest właśnie obliczyliśmy ryzyko, żeby skracić 100 dolarów. W tym, mamy, w tym momencie mamy 0.2. No nie, troszeczkę jest za mały. Wpisujemy, u mnie wygląda to zupełnie inno. to jest Z jakiego poziomu na USDCAD wpisujemy te dane? Już Ci Bartek pokazuje. Przejdziemy sobie jeszcze raz. Wchodzimy w notowania. Wybieramy nasze aktywo, które chcemy puścić w transakcję. To jest USDCAD. Kliknij i masz coś takiego jak trade. Masz czy nie masz, Bartek? Jeżeli masz, to super, jeżeli nie, to będziemy ustalać to dalej. Czekamy, czekamy. Inna szata zupełnie. Może być inna szata. Eee, powiedz mi tylko, nie mam takich opcji. Nie masz opcji trade w ogóle? Ani wykres, ani szczegóły, ani statystyki? Jak klikniesz w aktywo? Mm, 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 mm. Czekamy, czekamy i zaraz sobie przyjdziemy dalej. Czekamy tylko na Bartka, co nam odpisze. Jeżeli nie, jeżeli nie masz czegoś takiego, jak klikniesz w transakcję i wpiszesz na, na te USD to też zaraz to e, ja już powoli będę tutaj zaraz patrzył na, naszą, na nasz ogólny czat i zaraz sobie tutaj e, zaraz sobie tutaj też pomożemy. Dobra. Jeżeli są osoby, które to mają, klikamy tutaj właśnie na nasze aktywo USD klikamy trade i teraz prawdopodobnie macie tutaj na market execution. Kliknijcie ten pierwszy tutaj napis, macie tutaj nawet strzałkę w prawo w dół i klikamy sell limit w tym momencie. I teraz musimy wpisać wartości. Cena stop loss take profit. Więc powtórzę jeszcze raz, ja już to przepisuję u siebie i wy proszę, żebyście przepisali zaraz po mnie. 35240 stop loss jest 35 3, 2, 4 i take profit jest to poziom 3, 5, 1, 5, 4. Powiedzcie mi, czy takie wartości, te osoby, które mają, e, mogą puścić transakcję, czy takie wartości już są. Czekamy minutkę i lecimy sobie już dalej. Mówię ku końcowi. Zaraz będziemy kończyć, dosłownie jeszcze 5, 7 minut, jeżeli nie będzie żadnych pytań i lecimy sobie dalej. I tutaj w tej transakcji też jest bardzo ważne. Gdy otworzę USD i kliknę trade, mam białe pole z Balance, Equity oraz free margin. Przy każdych z innych kwota 1000 to wszystko. Dobra, wiesz co, zrób screena. Bartek wrzuć zaraz na Discorda na ogólny czat i zaraz po prostu po spotkaniu pomogę z tym wszystkim i też po prostu damy radę. Albo wiesz co, ja zaraz mam tu też spotkanie z Olą właśnie tutaj, to Ty też możesz do, jakby wejść na te spotkanie i po prostu w trójkę sobie usiądziemy i te transakcje puścimy. Dobra. I teraz, co jest bardzo ważne. Obliczyliśmy sobie ryzyko przed chwilą, że my chcemy, zagrywając tą transakcję, stracić tylko 100 dolarów, tak? Dosłownie 50 minut temu. I teraz muszę ustawić to ryzyko. I to było 1.61. Więc na samej górze klikam 1.61 i w tym momencie klikam zamieść. I widzicie, jest gotowe. I teraz widzicie tutaj w oczekujących zleceniach jest coś takiego jak USD CAD. Jeżeli kliknę w to USD CAD, Kliknę wykres. To spójrzcie teraz na to. Mamy tutaj trzy linie, które wcześniej ustawialiśmy na wykresie, a teraz ustaliśmy ją tak naprawdę na, jakby za pomocą wpisywania tylko wartości. Jeżeli kliknę sobie na stop lossa, widzicie, że stracę 99 dolarów, 94, a zarobię tam 102,45. Czyli to jest to te ryzyko, na które ja sobie tutaj wpisałem. To jest ten lot size, który sobie przed chwilą liczyliśmy u nas na telefonie. Więc zaraz sobie. Ee, zaraz sobie to zaczniemy, więc mamy to już gotowe, czyli puszczenie transakcji z ceny aktualnej, z buy limit, sell limit oraz po prostu ustawienie transakcji za pomocą wartości, a nie wykresu. I obliczyliśmy sobie ryzyko na wykresie za pomocą Metatradera oraz obliczyliśmy sobie ryzyko za pomocą kalkulatora. I teraz tak, gdzie wam też to wszystko od razu wam pokażę, gdzie my to dostaniemy. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o nasz telefon, to jest już e, na tyle. Teraz Wam pokażę mniej więcej transakcje, gdzie my dostaniemy, e, gdzie to też jest wszystko dostępne. Dla osób, które są na przykład sobie chcą jeszcze raz powtórzyć to wszystko. Ja już Wam udostępniam ekran. Jeszcze raz. Wpisuję Akademia Take Profit Crew, do czego macie dostęp na naszym Discordzie i też spójrzcie tutaj na to. Jest to krok, mm, krok pierwszy. Rzeczy techniczne. To jest to, tutaj to wszystko. To jest te założenie konta demo. Puszczenie pierwszych transakcji to jest to, co dzisiaj sobie robiliśmy, tylko że macie tutaj w formie wideo. I tutaj macie, już Wam pokazuję, gdzie to jest. Tutaj pamiętacie, że jest jeszcze druga strona do, do zrobienia. Kopiuj e, wklej, dobra, to jest, w, przepraszam, to jest w drugim kroku, czyli kopiuj wklej. Prawdopodobnie. Tak, MetaTrader 5 pobranie, czyli to zrobiliśmy. Konto demo zrobiliśmy. Słowniczek, czyli to są niektóre słowa, którymi ja dzisiaj obracałem. Też możecie sobie to, że tak powiem, powtórzyć. Dodawanie symbolu do handlu zrobiliśmy. Zlecenia na kupno, zlecenia na sprzedaż, zlecenie rynkowe, czyli to jest ten market execution po cenie aktualnej. Zrobiliśmy, zlecenie na kupno oczekujące zrobiliśmy, zlecenie na sprzedaż oczekujące też zrobiliśmy. Szybkie podsumowanie odrośnie transakcji też sobie zrobiliśmy na wykresie, jak to wygląda. I tak naprawdę mamy tutaj liczenie ryzyka, też sobie zrobiliśmy, tylko zrobiliśmy to na pomocy naszego narzędzia. Ale też jest wiele stron internetowych, które nam pomagają takie ryzyko obliczyć, więc to mamy zrobione. Ja Wam też podsyłam od razu tutaj, macie szybki start, podsyłam tutaj w wiadomościach. Znaczy na naszym czacie tutaj, gdzie wszyscy sobie tutaj siedzieliśmy. Patrzcie, macie do tego dostęp też. Yy, I też macie po prostu możecie sobie w to wejść i zacząć sobie po prostu te kroki jeszcze raz przerobić, ale już już chwila, sobie, moment, i wam pokazuję naszego Discorda, czyli miejsce, w którym tak naprawdę są te nasze podsumowania, tak? w którym my mogliśmy zarobić. Czyli zobaczcie, przeznaczając 100 dolarów na transakcję. W najgorszym przypadku bylibyśmy, że tak powiem, e, zarobieni 965 dolarów na plus. W najlepszym przypadku tam 3,5 tysiąca na plus, tak? Czyli to zrobiliśmy ponad tam e, bardzo duży procent z aplikacją Blaze w sierpniu, bo to jest cały miesiąc, od razu Wam mówię, to nie jest tylko tydzień, tylko to jest cały, cały miesiąc, który po prostu moglibyście tutaj zrobić. Czy na przykład z, naszą, e, z naszym Aurusem, czyli skanerem do złota, ryzykując 100 transakcji, na, 100 dolarów na jedną transakcję, w najgorszym przypadku moglibyśmy zarobić 700 dolarów, w najlepszym przypadku 900 50. Od razu Wam mówię, że to nie jest tak, że wszystko jesteśmy w stanie zagrać i puścić tą transakcję i zarobić, bo tak nie jest. Musimy sobie wybrać jedną drogę, którą po prostu też Franek Wam więcej o tym powie w czwartek na spotkaniu. Dlatego mówię, te pierwsze dwa spotkania, wprowadzenie oraz rzeczy techniczne, tak jak dzisiaj, to jest po prostu dla Was, żebyście już mieli, że tak powiem, taką wiedzę techniczną, którą też jest dostępna w kursie Akademii Take Profit Crew, do której też macie pełen dostęp aż do niedzieli. A jutrzejsze spotkanie jest już z inwestorem, profesjonalnym inwestorem, który jest od 10 lat na rynku, z profesjonalnym traderem i z, ze wszystkimi tak naprawdę e, technicznymi rzeczami, od kogo my wszyscy tak naprawdę w całym grupie Take Profit Crew bierzemy największe, że tak powiem, informacje, największą wiedzę, czyli od Przemka Wójcika, który jest już kryptomilionerem, mieszka w Polsce, buduje zajebisty dom właśnie za kryptowaluty. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład postawić sobie fajną, zajebistą chałupkę za bitcoiny, to musicie koniecznie pojawić się jutro na tym spotkaniu, bo tam będzie sama wiedza, same takie mięso, że tak powiem, praktyczne, jak już za pomocą właśnie wiedzy przemka wójcika, jak zachowywać się na rynku i jak zarabiać właśnie z, za pomocą jego wiedzy, za pomocą właśnie różnych narzędzi, które pomagają wam tradeować. Czy to jest impuls, czy to jest scalper? Ja wiem, że jeszcze te nazwy wam zbytnio nic nie mówią, ale właśnie to są narzędzia, które właśnie pomagają wam tradeować i ułatwiają Wam po prostu proces zarabiania, żeby ten proces był o wiele, wiele szybszy i z Przemka wiedzą, na pewno to zrobicie, a w piątek już, na, w czwartek na spotkaniu z Frankiem, będzie właśnie jak dostać dofinansowanie do tradingu. Zobaczyliście, że dzisiaj założyliśmy konto demo na kwotę 10 tysięcy dolarów, a tak naprawdę po czwartkowym spotkaniu dowiecie się, jak dostać takie 10 tysięcy dolarów do obrotu i każdą nadwyżkę sobie wypłacać, tak? Więc... Tak naprawdę jutro są jutrzejsze spotkanie i czwartkowe jest bardzo, bardzo ważne i musicie tak naprawdę być. Ustawcie sobie zegarki, ustawcie sobie, że tak powiem, powiadomienia na tym spotkaniu. Z tego co wiem, Franek też będzie, że tak powiem, informował o tym spotkaniu. Też wyślemy e, wcześniej spotkanie do, jakby link do spotkania, żebyście mieli to też na bieżąco przygotowali się i mówię, weźcie sobie zeszyty, bo na przykład nie wiadomo, co Przemek powie, a może wam się przydać, a na pewno takie spotkanie godzinne do osobą, która, podkreślę jeszcze raz, ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku, na pewno się przyda i na pewno dużo z takiego spotkania wyniesiecie. Więc jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytanka, widzę tutaj dwie osoby, gdzie będzie link do powtórki z tego spotkania i z kim się skontaktować w razie pytań z tym tematem, z Tobą czy z Frankiem i o której jutro. E, już Ci mówię, link do powtórki będzie w ciągu 15-20 minut, e, podeślę go na ogólny czat na Discordzie. A Franek nie wiem, czy już śpi, czy nie, był. niego jest chyba zaraz druga w nocy. E, czy już jest druga w nocy? E, to z, podeślę wam jutro te powtórki. Na pewno, jak wstaniecie, to już będziecie mieli na kontakcie na Messengerze z Frankiem. Jeżeli chodzi o ten temat, kierujemy wszystkie pytania na ogólny czat na Discordzie. I czy e, jutro po, po spotkanie też będzie Szymon nagrywane? Wszystkie spotkania są nagrywane. Podeszli na grupę na, a, na Facebooku. Właśnie, mamy grupę na Facebooku, mamy ten czat z, z, mamy ten czat z naszą grupą na Facebooku, więc podeślę. E, powtórkę tak naprawdę zaraz w ciągu 15-20 minut właśnie na tą naszą grupkę na Facebooku i na ten czat, co też tam mamy wszyscy wspólny właśnie z Wami, z, nowy, z nowymi osobami. I z kim się kontaktować w razie pytań? Kontaktujemy w razie się pytań na ogólny czat, bo tam będzie na pewno będzie ak aktualnie dostępnych będzie o wiele więcej osób, które już są, że tak powiem mają te kroki za sobą i z chęcią Wam pomogą. Więc pytania na ogólny czat i o której jutro, to już wam tutaj e, zaraz mówimy, zaraz wam pokażę, też że mamy tutaj w razie pytań, też wam pokażę po prostu naszą grupę m, na Facebooku, gdzie też to jest to wszystkie wszystkie informacje też są tam e, m, po prostu podawane. Ja tylko dostępnie ekran i zmienię na Safari i macie tutaj Take Profit Crew Free, to jest właśnie grupa do naszej dyspozycji. Tutaj mamy też chat z tą grupą i tu wszystko jest. Jak macie tutaj powtórkę pierwszego live'a, wprowadzenie, tutaj też zaraz powtórkę wrzucę drugiego live'a, czyli praktyka. I jutro widzimy się o godzinie pierwszej, a dofinansowanie w czwartek widzimy się o godzinie 20. I nawet, nawet, dopatrzyłem już na grafice, że jest trading plus bonus, więc to będzie prezencik dla osób, właśnie, które są na tym free trialu. Więc mówię, koniecznie zapiszcie jutrzejsze spotkanie o godzinie, 20, o, o godzinie 21 z Przemkiem Wójcikiem i w czwartek na temat dofinansowań do tradingu, jak uzyskać dofinansowanie od 5 tysięcy dolarów, aż do 300 tysięcy dolarów, właśnie dowiecie się z Frankiem, jak takimi większymi kwotami można obracać, także to tyle ode mnie na dzisiaj widzę jeszcze tutaj e, dwie, o dobra, dzięki, dzięki, dzięki i mówię, pytania na Discord dziękuję Wam bardzo, że e, poświęciliście tą godzinkę i widzimy się już jutro na spotkaniu z Przemkiem Wójcikiem to tyle ode mnie, miłego wieczorku i życzę powodzonka, strzałka